Witam pana bardzo serdecznie na Marszu Patriotów 11 listopada 2015 roku. Zgadza się. Czy chce się pan przedstawić? Czy to jest tak, jestem Sławek Dulnik z Wrocławia, Krzyki. Miło mi. Panie Sławku, przyszedł pan na marsz? Pierwszy raz? Tak, pierwszy raz. Bo tym razem musimy wszyscy zareagować, pokazać Unii Europejskiej, że naprawdę to my żeśmy Europę ratowali. Tak. Że właśnie ten słynny król polski, tak, na tle którego stoimy, tak, w 1600 roku ratował nasz kontynent, nie? Przed zagładą. I w tej chwili Europa obraziła się na nas, nie wiadomo z jakich powodów, znaczy wiadomo z jakich powodów, ale zupełnie bezpodstawnie. I myślę, że no pokażemy i przypomniemy Europie o tym, że po prostu myśmy ich kiedyś ratowali. Chodzi o Krzyż Wiedeńską, prawda? Inna świadomość historyczna jest w Europie, a inna zupełnie w Polsce, prawda? Trochę to jest... No przypuszczam, że ludzie nie znają historii. Niemiecka chyba sprawa, że to się tak... No kto tym podkręca dokładnie, no, no to nie trzeba nikomu chyba tłumaczyć, no. Nie? Słynna pani Angela. No właśnie, a nasi w cudzysłowie politycy, jak nas reprezentują, to widzimy, prawda, że tej polityki historycznej brakuje cały czas. Najgorsze jest to, że ona przekonała przywódców innych krajów europejskich właśnie do tego, że to my jesteśmy tą złą stroną, tak. I że my żeśmy po prostu nie zachowali tej solidarności europejskiej. Nie? No kompletne bzdury są to. Nie? Okradają nas tak naprawdę, bo weszliśmy 10 lat temu do Unii Europejskiej i co z tego mamy? Polepszyło się? No o tym, jak jest podzielony tort europejski, jak on jest krojony, no to byśmy musieli się zapytać naszego Donalda, nie? Tak, nasze zakłady pracy, chociażby we Wrocławiu, patrząc Pafawak, co się z nim stało. I inne zakłady pracy, bezrobocie ogromne. No ale wróćmy do marszu. Mam nadzieję, że tym marszem właśnie pokażemy przede wszystkim naszym rodakom w Polsce, że jeszcze jesteśmy, że jeszcze stoimy twardo na nogach, tak jak nasz słynny król. No i mam nadzieję, że w Europie nas zobaczą. Tak. Oby tylko nam nie przykleili jakieś łatki, bo tak próbują nam przyklejać ten nacjonalizm polski, patriotyzm polski. Próbują zeszmacić, tak brunatny ma być on taki. Prasa... Nie chcę używać słów, że to hitlerowcy kiedyś, a teraz się to jakoś podkłada tak pod Polskę. Ja już pani mówiłem. My mordowaliśmy nie wiadomo kogo, a to nas przecież Niemcy mordowali. Aż po Włochy i Hiszpanii rozeszła się wiadomość, że my jesteśmy właśnie niesolidarni, nie? A przy okazji źli i ksenofobia, nie? Do tego domu. Także wygląda na to, że po prostu no, będziemy mieli problemy, nie? Żeby się pokazać z tej dobrej strony. No bo kto nam w to uwierzy, że my, albo kogo to w ogóle interesuje, że my w 1600 roku, nie, szliśmy na odsiecz wiedeńską ratować Europę. Tak, na Turków. No. A teraz Turcy zachodzą nas z zachodu, bo przecież w Niemczech jest bardzo dużo Turków. No dzięki Węgrom to jakoś przystopowali to wszystko, bo tak to cała ta horda poszła w naszym kierunku, nie? Podziękujmy naszym bratankom. O tych ostatnich wydarzeniach pan mówi, tak, bo tak. To jednak dzieje się już od transformacji tak naprawdę, że Zachód zmieniono system na kapitalizm i Polacy nie dali rady sobie z tym, chyba nie mieli nie dać sobie rady z tym kapitalizmem w taki sposób, jak on został wprowadzony, bo na przykład widział pan w 1988 roku, czy w 1987, że nastąpi kapitalizm? Nie, to na pewno. No, to na pewno. I o to chodzi. Dlaczego nie zostaliśmy poinformowani? Dlaczego nie zostaliśmy przygotowani jako społeczeństwo do takiej transformacji że trzeba będzie spółki zakładać, że trzeba będzie działalność gospodarczą prowadzić. To pani profesor Staniszkis to bardzo dobrze wytłumaczyła. Nie? Ona to wytłumaczyła w ten sposób, że to służby przygotowywały po cichu. Nie? Tak. I dlaczego? Dlaczego po cichu przed narodem? Nawet członkowie partii komunistycznych w Moskwie ani w Polsce nie wiedzieli o tym. Nie? Tak, bo ja tak widzę, pan jest z tej samej generacji co ja, nie? 50 plus i my jesteśmy generacją, pokoleniem, które walczyło z komuną, ale przecież nie po to, żeby zrobić z Polski coś takiego, jak zostało zrobione w tej chwili, że oligarchowie dorobili się, uwłaszczyli się na majątku narodowym, nas okradziono, nasze miejsca pracy zniknęły. Po prostu ziemię się wysprzedaje. Przecież na Dolnym Śląsku prawie 1 000 000 hektarów jest wysprzedanych obcym na te słupy takie. No, pozbawia się nas ziemi również. A w przyszłym roku się dowiemy o tym już oficjalnie. Że mieszkamy w jakim kraju? Gdzie własność ziemska jest czyja? Nie? Najpierw musimy stracić te właśnie własności ziemskie. Tak było już za naszych Piastów. Nie? Tak. Najpierw nas pozbawią właśnie tych terenów pozamiejskich. Nie? Stracimy pola uprawne, stracimy działki może i miejskie, nie? Ale to będzie, jak to się mówi, już wtedy był proces bardzo powolny, nie? Za Piastów. Nie? I w tej chwili też to będzie powolne, tylko że to jest na tyle jawne, że się dowiemy bezpośrednio z naszych gazet, że po prostu żyjemy w jakiejś eurokomunie. Działają, tak jest, że nam komunę teraz z Brukseli zafundowali, na dodatek z gwiazdami, bo ja na przykład jestem spulwersowana tym pentagramem, tą gwiazdą, bo ta gwiazda czerwona, ona też była tak, ona miała ten sam kształt, co teraz te 12. I czy to jest taki kolor, czy inny kolor, ale teraz jak jest 12 jeszcze tych na dodatek, no to jest się czego bać według mnie. Nawet symbole specjalnie się nie zmieniają. No. Krąży wszystko wokół jednej formy symbolu, nie? No. Świadczy to o tym, że kieruje tym jedna grupa masonerii, nie? Nazywany rząd światowy. Tak. A po wyborach, jakie pan ma refleksje? No Byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Właśnie, czy to nie są jakieś płonne nadzieje znowu, które wskrzeszono Polakom? Absolutnie nie. Żeby troszkę taki wentyl dla niepokojów społecznych tak spuścić trochę tego powietrza? Nie. Bo cała grupa wyszehradzka w tej chwili zawiązuje wspólnotę. Mówię o Węgrzech, o Słowacji, czyli o Czechach. Czyli jest pan dobrej nadziei, oczywiście, że ten Duda i ten rząd PiS... fenomenalny. Tak? Najszczęśliwszy na świecie. No to zazdroszczę panu. Jest taki środkowoeuropejski wiatr, który naprawdę w tej chwili daje wielkie szanse, nie? Bo ja obawiam się, że jest to po prostu żydoprawica, której zadaniem jest... przetasować trochę te karty zgrane, bo mamy do czynienia z kastą polityków, to tak jak talia kart i one są rozdawane co wybory, co 4 lata są rozdawane na nowo, te same karty są mieszane i rozdawane i to pozoruje demokrację. Tak naprawdę to są ci sami ludzie, którzy już byli, którzy byli przy okrągłym stole byli i co oni wnieśli do tych zmian? No niewiele. I długo żyją, 25 lat po okrągłym stole, no, oni jeszcze funkcjonują, nie? Tak. Wyjątkowo... Tak. Niektórzy nie żyją. Długie życiorysy mają. Tak. Także zapraszam do oglądania. Bardzo chętnie. Na YouTube. I powodzenia. Dziękuję. Niech naszemu krajowi się wiedzie. Dziękuję bardzo.